150 zawodników z całej Polski, ale i z zagranicy bierze udział w 11 otwartych Mistrzostwach Mazur w futbolu stołowym o Puchar Starosty Ełckiego. Przez 3 dni na 10 stołach o miano najlepszych walczą nie tylko amatorzy, ale i najlepsi w tej dziedzinie sportu. Jak co roku zjechali do Szelik nie tylko zwycięzcy poprzednich edycji mistrzostw, ale także zawodnicy m.in. z Rosji, Łotwy czy Estonii. Futbol stołowy nie jest zbyt skomplikowanym sportem i grać może każdy, mówi Filip Kujatowicz, czterokrotny mistrz świata w tej dyscyplinie. Tak naprawdę to jest gra dla wszystkich, więc niezależnie od wieku, płci, zawodu, no nie ma znaczenia. Każdy zawsze może zacząć. Natomiast trudna jest chyba koordynacja oko, mięsień, ruch, żeby ręce skoordynować, bo trzeba nauczyć mięśnie czegoś nowego, czego w życiu nie robiły, tak? Ale przy dobrym kierunku, jeżeli mamy jakiegoś dobrego trenera, dobrego gracza, który doradzi, pomoże, to jest chwila, moment, żeby się to przezwyciężyć. Rywalizacja w futbolu stołowym to nie tylko możliwość sportowej rywalizacji, to również dobra zabawa, mówią zawodnicy. Przede wszystkim dobra zabawa. Tak naprawdę dla tej zabawy gramy w piłkarzyki, a rywalizacja no to jest jednak część tego sportu nieodłączna i każdy zawodnik trenuje po to, żeby rywalizować na jak najwyższym poziomie z jak najlepszymi zawodnikami i osiągać coraz to lepsze miejsca na turniejach ogólnopolskich, jak i ogólnoświatowych. Przede wszystkim oczywiście musimy patrzeć na sport, tak? Czyli na rywalizację, na emocje, na zwycięstwo, no bo to nas prowadzi. Ale zarazem te spotkania właśnie, które tutaj są, no to i to miejsce powoduje, że bardzo dobrze się tutaj czujemy. Czyli możemy połączyć dwie rzeczy, czyli rywalizację, sport i bardzo dobrą zabawę. Pamiętam, na początku jak zaczynałam grać, to strasznie dostawałam w cile, że się tak wyrażę. I za każdym razem sobie mówiłam, że nigdy więcej tu nie przyjdę. Ale wtedy akurat grałam z taką koleżanką regularnie i ona mnie jakby ciągnęła na turniej tam raz, dwa razy w miesiącu maksymalnie. No i jakoś tak ja się wkręciłam, ona przestała grać, a ja zostałam w piłkarzykach. Turniej potrwa do niedzieli.